Gotuję. Smacznego w takim razie, spróbujmy, jak to smakuje, co pan Tomasz nam zamówił. Dziś chcemy państwu pokazać zabieg laserowy, który, i tu ważna uwaga, może wykonywać tylko lekarz, dlatego panią doktor proszę o informację, co to za zabieg. Zabieg laserowy działający ujędrniająco zarówno na twarz, jak i również na ciało. Laserowy mozaik ma wielorakie przeznaczenie. Służy przede wszystkim do ujędrniania skóry i to zarówno do ujędrniania skóry twarzy, ale również szyi, dekoltu, a co więcej różnych części ciała. Na przykład świetnie radzi sobie z obwisłymi ramionami, które są problemem dla wszystkich kobiet, jak również z tracącą jędrność skórą brzucha. Oprócz tego znakomicie ściąga, zmniejsza poszerzone pory. Można nim również usuwać przebarwienia na skórze. Wykonywany zabieg ma za zadanie ujędrnienie skóry twarz. Zabieg zaczynamy od wykonania pomiarów skóry, na której jest wykonywany, za pomocą specjalnej siatki, które wprowadzamy do komputera laserowego. Następnie smarujemy twarz oliwką. Jest to zwykła oliwka używana dla dzieci. W celu natłuszczenia skóry, a poza tym stanowi to poślizg dla głowicy laserowej. Następnie włączamy głowicę i zaczynamy zabieg. Pacjent, ponieważ wcześniej na godzinę, półtorej przed zabiegiem, znieczulony jest kremem Memla, odczuwa to jako delikatne ukłucia igiełką. Te dolegliwości uzależnione są od dawki energii, z którą działamy na pacjenta i tak naprawdę zależy od agresywności wykonywanego zabiegu. Zabieg na całą twarz trwa około 40 minut z krótkimi przerwami, ponieważ oddzielnie wykonujemy go na poszczególnych częściach twarzy. Po wykonaniu każdej części twarzy bardzo ważnym elementem jest rozpoczęcie szybkiego chłodzenia skóry. Skraca to czas rekonwalescencji po zabiegu znamiennie i jest to istotne dla komfortu pacjenta. Tak naprawdę największy relaks dla mnie to jest, kiedy jestem na koncertach.